Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Duże zobowiązanie, Alfred. Dziękuję bardzo. Nie, mam nadzieję, że sprostam. Mam mądre głowy i mądre, mądre informacje. Natomiast ja się cieszę, że tu jestem nie tylko dlatego, że mam okazję podzielić się tym, co robię na co dzień, co mnie pasjonuje, ale też tym, że mam takie, a nie inne audytorium. Moja córka nie, niebawem będzie wybierała się na studia i bardzo bym chciała, żeby była tak samo otwarta i, i, i jakby głodna wiedzy, jak i wy. Więc strasznie się cieszę, że Was tu widzę i mam nadzieję, że to, co Wam opowiem, będzie dla Was rzeczywiście ciekawe i przydatne w przyszłości. To, o czym mówił Alfred, świetnie się spina z tym, o czym ja chcę powiedzieć, bo zaczęłeś mówić o tym, że konsument się zmienia, że bardzo dużo rzeczy wokół nas się zmienia. I tak naprawdę ta zmiana idzie w dwie strony, tak? Jakby trochę ciężko będzie, gdzie jest źródło, gdzie jest skutek, albo inaczej, gdzie jajko czy, jajko, czy kura było pierwsze, tak? Więc jakby to są wszystko elementy, które na siebie jak w dużej mierze współoddziałują, ale przejdźmy do, do mojej prezentacji. A więc kto tak naprawdę jest tym konsumentem? No musimy sobie trochę powiedzieć, o, o kim my tak naprawdę mówimy, bo konsument to jest takie bardzo, bym powiedziała, biznesowe określenie, ale na koniec konsumentem. Jest praktycznie każdy. No ta pierwsza definicja jest bardzo nudna. Natomiast no po prostu konsumentem jest osoba, każda osoba, która kupuje jakiekolwiek dobro. Tak? Konsumentem nawet jest dziecko, które kupuje lizaka. Nieważne, że nie za swoje pieniądze, tylko od rodziców, ale jednak również. Więc rzeczywiście, no konsumentem jest. Każdy z nas i to jest istotne, żeby na początek to zapamiętać. A druga rzecz to to, że za konsumenta uważa się osobę, na którą ma wpływ reklama i marketing. E, czyli, że my, my tutaj reprezentując stronę e, taką biznesową, czyli, nie wiem, no, ale na przykład firmy, producenci dóbr usług, marek, marki, że one mogą wpływać w jakiś sposób na tego konsumenta i sterować jego, jego zachowaniem, wpływać na to, żeby na przykład wybrali nasz, e, nasz produkt, naszą, naszą markę. Ale tak naprawdę właśnie nie ma jednego konsumenta i nie ma tylko konsumenta. Czyli my nie możemy, go, my nie możemy myśleć o, o, o tym naszym konsumencie jako o jakimś oderwanym od rzeczywistości bycie. Nie możemy o nim myśleć jako o chodzącym portfelu, bo tak nie jest, tak? bo tu mieliśmy jasną definicję skoncentrowaną na tym momencie zakupu. Ale ten moment zakupu jest tylko taką, że tak powiem, już egzekucją wszystkiego, całego procesu decyzyjnego, realizacją pewnych misji zakupowych. To jest już ta czynność, że tak powiem, finalna. Więc, ale co się dzieje wcześniej i co się dzieje w ogóle wokół tego konsumenta? Bo, tak jak mówię i tak jak, tak jak brzmi tytuł mojej prezentacji, każdy konsument, każdy konsument to człowiek. Coś ten mikrofon, że jak go przekrzywię, to nie słychać, więc postaram się tak trzymać go bardzo dzielnie. Um. Czy w takim razie e, rzeczywiście na ludzi ma wpływ, na, na ludzi jako konsumentów, ma wpływ jedynie reklama i marketing albo, albo głównie? Czy my tą reklamą i marketingiem e, e, na pewno zaadresujemy wszystko, co chcemy, jeśli chodzi o, o, o konsumenta, którego bardzo pożądamy? E, no, e, i taki nie. Dlatego, że tak jak powiedziałam, ten konsument, czyli człowiek, nie żyje w oderwaniu od rzeczywistości. Jego otacza bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. I wszystkie te rzeczy mają na niego przeogromny wpływ. One mają y, o, przeogromny wpływ emocjonalny, one mają... E, ogromny wpływ, też irracjonalny, e, daleko nie szukając e, tak naprawdę to, co się wydarzyło w 2020 roku, czyli pandemia dotknęła nas wszystkich bardzo demokratycznie na całym świecie, e, dotknęła biznes, dotknęła ludzi prywatnie, e, no i dotknęła właśnie ludzi jako konsumentów również, bo oni przewartościowali pewne rzeczy, ale wszystko inne i, i te konflikty, e, konflikty polityczne i e, sytuacja społeczno-gospodarcza, czy, e, czy właśnie ta ekonomiczna, która która mamy w naszym kraju obecnie dosyć trudną, aczkolwiek dzisiaj rano jadąc tutaj, słyszałam, że y, inflacja już y, nam nie grozi. Więc super. E, mm... Zobaczcie, jak wiele rzeczy nie chcę tutaj czytać poszczególnych wydarzeń, natomiast, natomiast nawet sięgając do, takiego, do tego okresu sprzed 20 lat, bo też taki brief miałam, że tak 20 lat, poruszajmy się po tych ostatnich 20 latach, a jeszcze a propos tych mediów digitalowych, tego internetu i tak dalej, nie wiem, czy w ogóle ktoś z, ktoś z młodych pamięta albo w ogóle jeszcze wie i zna takie określenia jak telewizja linearna. No tak naprawdę już teraz praktycznie też nikt nie ogląda telewizji jako takiej, czyli nie siedzimy i nie czekamy, a co dzisiaj w programie, tak? I o której godzinie mam włączyć ten telewizor. W tej chwili te, jakby telewizja i te, te treści wideo są jakby zupełnie dla nas i to my decydujemy, my, konsumenci, użytkownicy, decydujemy, kiedy tego, tego używamy. A rzeczywiście kiedyś było tak, że to telewizja nam y, mówiła, kiedy mamy obejrzeć film. E bardzo dużo różnych wydarzeń, czyli za przeszły czas, naprawdę dla niektórych z Was bardzo zaprzeszły 2004. E, wtedy tak naprawdę pojawił się Facebook na przykład e, i wszystkie media społecznościowe bardzo pomału się zaczęły pojawiać. Dla wielu z was jest to codzienność kompletna i, i, e, i oczywista. Natomiast no, ja właśnie tak jak Alfred, już jestem w tej tam dalszej części, że powiem, przedziale wiekowym, w metryczce, w badaniach, to ja już jestem też ten wyższy przedział. E, i, e, I ja to do Doskonale pamiętam i były to dla mnie po prostu niezwykłe, niezwykłe odkrycia. Więc jeśli porównuję dziś do 2004 roku, no to rzeczywiście jest to, jest to rewolucja. E, pojawia, pojawiły się smartfony, pojawił się, pojawiały się inne, inne no przede wszystkim oczywiście Apple z, z iPhone'ami, z iPadami, ale to też kwestie różnego rodzaju wydarzenia polityczne, wydarzenia społeczne. To było na przykład, to były też mistrzostwa. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które były organizowane w 2012 roku. Słuchajcie, ja pracowałam na Saskiej Kępie wtedy, tam mieliśmy biuro, no i jak był remont, remont stadionu, to bardzo ciężko było tam żyć, ale piękne były przeżycie, jak odbywały się mecze, bo były tłumy kolorowe na, na Saskiej Kępie. I to było coś, coś pięknego. I to też nas jakoś buduje nawet takie przeżycia właśnie dlatego dlatego to podkreślam um. Dalej, no tak jak w tytule, nie mniej ciekawie i wcale nie mniej dynamicznie, i to są bardzo, bardzo tylko wyjątkowo i bardzo wybiórczo wybrane jakiekolwiek wydarzenia, momenty. To są pierwsze, pierwsze działania na, na Ukrainie, tak, polityczne. To są już na naszej scenie politycznej też pierwsze, pierwsze kryzysy i pierwsze duże zmiany. To jest program 500, na przykład, który też już jest z nami no, od 2016. 16 roku, czyli już ładne parę lat i wydaje się oczywistością, e, aż mi serce boli, jak pomyślę, ile pieniędzy na to idzie i tak naprawdę co, e, czy, to, e, czy to ma skutek, czy nie, to, to, to jest zupełnie osobny wątek, ale co to oznacza, no oczywiście e, za, zaspokoiło to pewne potrzeby polskich rodzin, emocjonalne, dając po pewne poczucie bezpieczeństwa, ale jednocześnie oczywiście większą wyższą moc nabywczą. Ale rozpoczęły się też bardzo mocno, bardzo mocno różne wydarzenia związane właśnie z, też z polityką, od której właśnie konsument też nie może uciec, bo to w jakiś sposób pewne nie wiem działania, decyzje podejmowane przez władze też wpływają na to, na nasz światopogląd, na nasze emocje. My się na coś godzimy, na coś się nie godzimy. To właśnie to co nastąpiło, nastąpiło na przykład w 2020 roku, czyli zaostrzenie prawa dotyczącego aborcji straj kobiet, tak? Czyli znowu kwestie światopoglądowe. Ja dlatego teraz to wypuklam, dlatego, że wrócę do tego jeszcze w dalszej części. To są takie rzeczy, jak, jak również pojawiający, znaczy taki, który się pojawił kilka lat temu bardzo mocno temat związany z kryzysem klimatycznym, tak? Teraz już, teraz jest to już normalny temat, ale na przykład jeszcze te 8 lat temu to prawie w ogóle się o tym nie mówiło, tak? Sporadycznie. Jak, ja, ja jak byłam dzieckiem to słyszałam, że nie używaj dezodorantu, bo, bo dziura ozonowa się robi. I to było wszystko. No jakaś była bajka, tak? Natomiast w tej chwili, znaczy wiemy zupełnie, wiemy dużo więcej, wiemy co innego. Mało tego, bardzo aktywnie, bardzo aktywnie działamy. Szczególnie młodzi ludzie. Dla nich jest to niezwykle istotna kwestia. No 2020 to jest też rok, w którym się wydarzyło, tak jak powiedziałam, to co się wydarzyło, czyli, czyli pandemia. I to jest też kwestia, która bardzo mocno na nas wpłynęła, następnie ledwie żeśmy stanęli trochę na nogi i wrócili do tak zwanej normalności, bo to jest taki raczej new normal niż, niż, niż to, co było, no to oczywiście to oczywiście Ukraina. I cały czas coś się dzieje, tak? Cały czas coś się dzieje, dzieją się różne rzeczy, które wpływają na nasze nie wiem, poczucie bezpieczeństwa, na naszą, na naszą percepcję rzeczywistości, na to, jak my planujemy, jak my myślimy o, nie wiem, o sobie, o swojej rodzinie, o swojej przyszłości, o swoich dzieciach. I tak dalej, i tak dalej. W jakim to w ogóle też stanie emocjonalnym nas, nas zostawia i jaki stan emocjonalny powoduje? No, właśnie niektóre rzeczy, które kiedyś były powiedzmy normalne, no w tej chwili zdają się być przerażające, tak? Był moment, kiedy ludzie bali się, czy nie chcieli chodzić na koncerty, bali się pójść w tłum, bali się nawet pójść właśnie do sklepu, e, e, do, do, do no nawet nie powiem hipermarketu, bo rzeczywiście to już hipermarkety, to już nie jest dziś hot topic, natomiast no do po prostu bardziej zatłoczonych miejsc, gdzie kiedyś nawet, nawet byśmy się nie zastanawiali, w czym jest problem, no chyba, że ktoś miał jakąś agorafobię, tak? Natomiast druga rzecz to to też to, co, co kiedyś nas właśnie przerażało, albo to były obrazki z Pekinu, gdzie Chińczycy chodzili w maseczkach. Ja, ja byłam w Pekinie kilka lat temu i to widziałam i rzeczywiście no, było to takie trochę dziwne mówię, o biedaki tam mają ten smog chodzą w tych maseczkach. Natomiast no, nie z powodu smogu, ale nagle my też wszyscy chodziliśmy w maseczkach, tak? I to się stało naszą codziennością. I teraz już się nikt nie dziwi. W tej chwili ja nawet jak mam katar, to po prostu okay, czuję się w miarę dobrze, idę na, idę na bazarek jeden po zakupy, ale ja zakładam maseczkę. Więc jakby to jest coś, co już z nami zostało, co jest naszą codziennością i taką normalnością. Mało tego właśnie kojarzy się też z takim przejawem. Też człowieczeństwa, tak? czyli gdzieś tam bardziej się staliśmy na siebie uważni, e, zwracamy uwagę na, na to, żeby umyć ręce, żeby to wszystko, co nas otacza, było gdzieś we względnej higienie i tak dalej. Więc jakby zobaczmy, że wszystkie te wydarzenia, które się dzieją wokół, one bardzo mocno wpływają na nas, tak jak mówię, pozostawiają w nas i z nami różnego rodzaju zmiany w zachowaniach, zmiany w postawach, zmiany w podejściu, w myśleniu. No i właśnie, no to no w takim razie, co, co na to rynek? No przy czym oczywiście, że było jasne, bo może tutaj wykładowcy się oburzą, konsument też jest uczestnikiem rynku, ale powiedzmy, mówimy o tej drugiej stronie po, poza, poza konsumentem. E, no, rynek też ma problem, bo Kiedyś to było tak, że jeśli na przykład myślało o, o wprowadzeniu produktu, to taki klasyczny tutaj wykres, pewnie znacie z podręczników, to jest tak fajnie, najpierw tam myślimy, myślimy, wprowadzamy pomału ten projekt, on się rozgrzewa, on rośnie, oczywiście w międzyczasie tam reklama w telewizji i tak dalej, później ten produkt jest na rynku, jest taka faza dojrzałości, no i pewnie gdzieś tam, gdzieś tam w bardzo długim okresie czasu. Ten produkt z rynku czasem, czasem znika, tak? Czasem to jest nawet kilkadziesiąt lat, ale na pewno dobre, dobre kilka. Co się dzieje teraz? Teraz się dzieje tak, że wszystko skróciło się, nie, nie policzyłam tego, ale przypuszczam, że co najmniej razy dwa. W tej chwili trzeba szybko, szybko wszystko robić, i tak naprawdę też ten, ta mnogość produktów, dostępność produktów i też oczekiwanie konsumenta, że ty, tych produktów będzie dużo, powodują, że że, że cała, cały ten cykl życia produktu bardzo mocno się skrócił i tak naprawdę tu powinna była dorysować kolejną falę, bo tam tak jakby to jest tak, albo one się w ogóle by nakładały i to się wszystko bardzo mocno zagęściło i zdynamizowało, bo konsument mówi ciągle, no zaskocz mnie, bo ja chcę czegoś nowego, tak, bo już mi się znudziło, bo ja bym wolał inaczej. Albo się właśnie pojawiły, czy wydarzyły inne rzeczy, które spowodowały, że już tamto nie jest wystarczająco atrakcyjne. Więc to jakby też to, to, że się szybko po prostu konsumenci, konsumenci nudzą. Jakby cały ten proces NPD, o którym mówiłam, to nawet to, co się dzieje przed fazą wprowadzania, czyli w ogóle cała praca koncepcyjna, też już nie będę oczywiście, bo mogłabym godzinami tutaj o tym procesie opowiadać. I podałam przykładowe przedziały czasu, takie bym powiedziała bardzo spokojne które jeszcze 10 lat temu pewnie były możliwe do przeprowadzenia, i tak ja też w takich procesach z klientami uczestniczyłam. E, I tak naprawdę mo mogliśmy mieć rok, dwa, Czasem nawet trzy, bo no, a czasem jak są to, nie wiem, jakieś leki, to, to, to trzeba je zarejestrować, prawda? sprawdzić tam te substancje czynne i tak dalej, ale był czas, był czas na wszystko, na wszystko, na badania, na analizy, na warsztaty, na brainstormingi, na sprawdzanie, na testy i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili tak naprawdę tego czasu nie ma, bo właśnie tak jak mówię, jak pokazałam ten poprzedni, Slajd, to się wszystko bardzo mocno skróciło, i teraz jest idea, jest, jest decyzja, lecimy z tym, tak? No bo jeśli my tego nie zrobimy, to zrobi to ktoś inny. No i nie ukrywam, że dla moich klientów, tak jak mówię, no ja, ja świadczę usługi, wspieram moich klientów w podejmowaniu między innymi takich decyzji, no to muszę przyznać, że obserwuję z dużym, z dużym bólem serca, że dla nich jest to coraz większy problem, coraz większe, coraz większe obciążenia jak reagują? No próbują jakby różne rzeczy stosować. Ja oczywiście tutaj tylko sygnalizuję, to wspomniana przez Alfreda właśnie ta no, nowe formaty i taka w ogóle poszerzenie oferty, czyli na przykład Żabka jako, jako centrum, centrum życia, w którym można naprawdę załatwić mnóstwo rzeczy. To są też takie formaty połączenie online z offline'em, jakie, jakie prezentuje i proponuje platforma e -o w online trzeba być, to już powiedzieliśmy sobie, że ten internet jest wszechobecny i bez niego nie ruszymy i nie jesteśmy w stanie tak naprawdę w ogóle być obecni na rynku, jeśli nie ma nas online, nie mamy swoich usług, usług produktów, swojej oferty dostępnej online. Zobaczcie jak, jak ten rynek online rośnie. To jest rynek online e-commerce. Tak naprawdę 2020 to oczywiście pandemia, tak? No to tu jest ten, ten pik. Potem to troszkę spadło, ale nawet jak patrzymy 18, 19, 22 i prognoza na 27 bodajże, tak? no to widać jak, jak, jak dynamiczny jest to wzrost, także tak, też ten internet e, jest niezwykle istotny. Tak a propos internetu, to ja pamiętam nie tylko, że on miał mało kilo, kilowajtów, tylko że on jeszcze był wdzwaniany i były takie dziwne dźwięki i nie można było w biurze krzyczy, krzyczało się nie, pod, nie telefonujcie teraz, bo my musimy się wdzwonić do internetu, bo przez modem, także to naprawdę prawie jak na korbkę słuchajcie, więc to jest rewolucja. No właśnie, super, nie? Mamy ten online i mamy tam wszystko i, yy, i w ogóle też jest dla nas wygodnie, że my nie musimy biegać do tych hipermarketów i siedzieć tam trzy godziny i tak dalej, ale z drugiej strony się można, yy, konsument, czyli nasz człowiek, on się po prostu też może zagubić. Ja tak, że tak powiem, zupełnie przypadkowo wrzuciłam parę, parę rzeczy w, w wyszukiwarki. Oczywiście są ogromne serwisy, to jest Zalando, to jest Allegro, no ale ja chcę kupić tylko etui na telefon. I nagle dostajesz 160 tysięcy wyników, tak? I jakby, no i co ja mam z tym zrobić? Znaczy, ile czasu mam? ja muszę na tym spędzić? Znaczy, po prostu, e, szczerze, naprawdę chciałam kupić i na telefon e, i po prostu mnie to zmęczyło. Ja po prostu odpadłam. To ja już wolę iść do sklepu i powiedzieć go pana za ladą, panie, daj mi pan etui na ten telefon i już, tak? Mogę powiedzieć, że to ładne, a to brzydkie. Ale po prostu e, e, pewne rzeczy na, e, też powodują u konsumenta z kolei, e, no jednak też ten taki, takie przytłoczenie, a przytłoczenie i, e, e, i jednak brak możliwości wyboru. E, tu dla przykładu też, e, ja już próbowałam coś, słuchajcie, zawęzić, to wrzuciłam, że tam rozmiar 38, że, że jakaś kiecka, że w kwiatki, że coś, znaczy, nadal to jest 6 tysięcy. I gdy ja mówię, ja tak, bo idę, nie wiem, do cioci najmieniny i muszę założyć ładną sukienkę, no, próbuję ją sobie wybrać, Znaczy nie byłam w stanie jej po prostu kupić, naprawdę, jak Boga kocham. Mnie to, mnie to po prostu zmęczyło. No więc, co się dzieje? Tak naprawdę, to, że żeby się przebić przez te 6 tysięcy, 12 tysięcy, 160 tysięcy propozycji w wyszukiwarkach internetowych, czy też na platformach zakupowych, czy na, nawet na stronach niektórych sklepów, takich, takich jak na na przykład te obuwie, gdzie, gdzie też tych marek jest mnóstwo. Co ma zrobić marka, żeby się przebić przez ten, przez ten ogrom, przez ten dobrobyt, przez ten, przez ten natłok, natłok SKU-sów? No, tak naprawdę, ja, ja mam takie poczucie, że moi klienci, marki, firmy, producenci też w tym momencie weszli w taki tryb FOMO, tak? Kiedyś, parę lat temu się mówiło o tym, jak te media społecznościowe zaczęły się rozwijać, no internet już oczywiście był wszechdostępny i wszechobecny, no to mówiło się o ludziach, że mają y, taki fear of missing out, ale teraz tak naprawdę to biznes ma ten problem, bo jeśli oni nie będą na bieżąco, jeśli oni nie będą mieli oczu wokół głowy i oni nie będą tego naszego konsumenta, człowieka obserwować non-stop, i nie będą reagować, nawet nie powiem wyprzedzać, ale reagować po prostu po minucie na, je, na to, co się zmienia po stronie konsumenta, na jego potrzeby, na jego oczekiwania, na jego postawy, na jego napięcia, na zmiany w lifestyle'u, na zmiany w podejściu, e, e, które wynikają z tych wszystkich rzeczy, o których mówiłam na początku, no to tak naprawdę taka, takie firmy no, będą przegrywały, przegrywały swój wyścig, e, wyścig o. E, o, o klienta. E, tak więc marki, marki po prostu mu, muszą, znaczy, nie mogą spać, tak? To jest świetny przykład. Ja przepraszam, ja tak odruchowo, bo mi się wydaje, że to jest za mną, ale to jest tu. E, więc przykład wyłapania z, z modnego słowa śpiłkolot, tak, z, które też krążyło w mediach społecznościowych, e, świetnie zagospodarowane przez, przez markę Lot. E, I właśnie o takie działania chodzi. Chodzi o właśnie o takie reakcje, które wyłapują rzeczy, które nie są oczywiste. które nie są wynikiem wielomiesięcznych procesów badawczych czy jakichś innych analitycznych, diagnoz i tak dalej, tylko tak naprawdę są reakcją na, na to, co się dzieje tu i teraz. Kolejny przykład, na przykład nie, nie, nie spał McDonald's, nie, nie spała Gazeta, nie, nie spało Aldi, które z, zaadresowało to bezpieczeństwo zakupów, kiedy się mówiło o tym, że nawet na tych produktach spożywczych ten koronawirus się czai i, i, i nas zabije. Tak? Więc, jakby, właśnie trzeba reagować na to, co jest tu i teraz, i trzeba to robić bardzo, bardzo, bardzo szybko. E Marki, tak jak mówiłam, muszą być in time i jeszcze kilka przykładów, to jest IKEA, która jest moim zdaniem jednym, no, praktycznie mistrzem w wyłapywaniu tak, właśnie takich momentów, bo się pojawił nowy kawałek maty, no to oczywiście jest już, jest już zaadresowane. Tak jest, tu w ogóle na pewno znacie mnóstwo tych, tych komunikacji marki IKEA. To, są, to jest oczywiście odpowiedź na, na lody ekipy, to jest ESA, Czyli słowo roku, tak? Esmara, która to wykorzystała. Więc właśnie o takie rzeczy. O właśnie takie rzeczy chodzi. To są rzeczy, które klienta, klienta konsumenta teraz mogą zainteresować. To jest też to niestandardowe, niestandardowe podejście. Eee, czego nie robić? Słuchajcie, czego nie robić? Puszczę tylko dosłownie pierwsze parę sekund i zaraz was przeprowadzę. Nie wiem, czy znacie tę reklamę. Bo już czas mi się kończy. Ja tak w tle dopowiem, może tak wolno będę mówiła. Reklama bardzo nastrojowa, bardzo klimatyczna. E, trzy piękne kobiety, celebrytki, znane wszystkim w zasadzie. No, nie ma się do czego przyczepić. E, świetny hit w tle, bardzo klasyczny. No taki nastrój, że tylko się rozpłynąć, tak? e, Natomiast jaki jest problem? Reklama powstała, w ogóle była niemiłosiernie długa, ona oczywiście była emitowana w, w różnych tam skrótach, w pełnej wersji to była w Socialach. Natomiast powstała w 2020 roku w momencie, kiedy my wszyscy myśleliśmy o czymś innym. Owszem, chcieliśmy świąt, chcieliśmy spokoju, chcieliśmy ciepła, bezpieczeństwa. Ale nie chcieliśmy wyidealizowanego świata, bo pandemia nam pokazała, COVID nam pokazał, że nie ma czegoś takiego. My potrzebowaliśmy czegoś, czegoś innego w tym momencie. Mało tego, nie ty, i to, to pandemia to jest jedno. E, e, druga rzecz, że kobiety, które są tu pokazane, to, to jest taka bardzo aspiracyjna reklama i przez wiele lat. I jednym z kluczowych takich punktów w briefie dla agencji reklamowej było, że reklama ma być aspiracyjna, w ogóle marka ma być aspiracyjna. Teraz marka nie, nie zawsze, niektóre nadal oczywiście mają to w DNA, ale teraz wcale marka ani produkt nie powinien być aż tak aspiracyjny, ona bardziej powinna być bliska. Ta bliskość, to zrozumienie, to bycie ze mną, ze mną jako z konsumentem, to jest ważniejsze niż aspirowanie do jakiegoś wyidealizowanego piękna i wyide wyidealizowanych sytuacji, które się praktycznie nie mają prawa wydarzyć, bo nikt nie żyje w takim otoczeniu, nikt tak nie funkcjonuje. Ta reklama jest przesłodzona i jest sztuczna. Eee, obejrzyjcie sobie w internecie Klub Komediowy zrobił parodię tej reklamy. Nie wiem, czy znacie, ale, ale obejrzyjcie, bo naprawdę warto. E, także rzeczywiście y, bardzo, y, bardzo piękna i długa reklama Apartu, taki, taki claim. Co zrobiła inna marka? I to już puszczę całe, wybaczcie. To jest przykład y, działania, które, no i przykład marki, która zareagowała na to, co się dzieje wokół, która wpisała się w nurt, który y, zaczął być bardzo żwawym i bardzo obecnym w y, otaczającej nas rzeczywistości nurtem, a mianowicie w inkluzywność. Czyli jakby właśnie w opozycji do tego, takiego typu, do takiej typowej reklamy, typowej, aspiracyjnej, pięknej, och, jak ja bym chciała mieć tą biżuterię, to y, pokazała prawdziwe oblicze, pokazała ludzką twarz, pokazała y, mało tego wręcz, y, y, no w jakiś sposób y, też obnażyła pewne tabu, y, stąd też dużo kontrowersji, ale mimo wszystko wiele, wiele osób, wie, wielu konsumentów czuło, że to jest znacznie prawdziwsze. Ja bardzo przepraszam firmę Apart, bo biżuteria ma przepiękną i jest to znakomita firma, więc żeby nie było, że ja hejtuję firmę. Natomiast Teraz oczywiście oni już też inaczej działają, ale to jest właśnie, chciałam zderzyć dwie, te dwie zupełnie odmienne perspektywy. E, króciutko tylko jeszcze Wam opowiem: na przykład, możecie popatrzeć na YouTube na reklamy Winiar. No, fantastyczna firma, marka, która istnieje na polskim rynku naprawdę od wielu, wielu lat, z ogromną tradycją, ale fantastycznie reaguje na to, co się dzieje wokół. Nie będę już puszczała reklam, żeby nie przedłużać, e, ale od takiego, co Winiary pokazywały w reklamie w 2021 drugim roku Idealny dom, idealnie ubrane dziecko, mamusia ubrana, uczesana z perfekcyjną fryzurą, że zawsze obiad na stole. Tatusia nie było, bo tylko mamusia gotowała. Wiadomo, bo kuchnia to domena kobiet i tak dalej. Potem w 2015 roku tam już się pojawił lekki taki, bym powiedziała, bałagan w domu, jakiś taki nieporządek. Już się pojawiała większa dynamika. Pojawiał się mężczyzna. Który pomagał, pomagał e, przy, przy przygotowaniu obiadu. Pojawiają się dzieci, które biegają, krzyczą, mają jakąś dynamikę, a nie są słodkimi dziewczynkami w sukieneczce. Więc jakby też już zaczęło to być bardziej realne. I najświeższe reklamy, które bardzo często już pokazują, e, kiedy otwiera się szuflada, i tam jest bałagan. I są porozrzucane, pomieszane różne rzeczy, gumki, recepturki i tak dalej. I jest para, y, są, y, jest dinksów, tak? Znaczy dinksy to para, no tak. Y, więc jest para, para młodych ludzi i oni razem gotują, razem robią, bo jest pokazana lodówka, która nie jest wypełniona Cudownymi, świeżutkimi, równiutko ułożonymi warzywami, wiecie, owocami i tak dalej, tylko tam jest spusto i oni szukają, co tam zjeść. O, to adresuje też oczywiście ten problem inflacyjny, problem, problem z pieniędzmi. Nie jest to w żadnym razie reklama o obiedzie, tak? ale chodzi o to, że gdzieś mimo wszystko w tle uwzględnia to, jak naprawdę wygląda lodówka w przeciętnym domu. Tak? A nie pokazuje jakiś taki wyidealizowany obrazek. No i też oczywiście dwójka tych, tych młodych ludzi, którzy to już nie jest znowu wyidealizowana rodzina, tylko, tylko nowoczesny model, zresztą to, o czym mówił Alfred, single bądź, bądź para, bądź w ogóle y, y, młodzi ludzie, którzy ze względów oszczędnościowych razem, razem wynajmują mieszkanie. Więc widać, że też można. Tak? Być może niektórym markom tak jest, że zajmuje to trochę więcej czasu, Niektórzy się trochę spóźniają z tą. Z tą y, Egzekucją e, swoich obserwacji, ale niektóre, e, jak widzieliśmy wcześniej, reagują naprawdę w punkt i w określonym momencie. Przeklikam te reklamy, żeby Was tutaj już nie przeciągać. O! E, jedna jeszcze rzecz, że. E, to chyba jest ostatnia reklama, wybaczcie, ale naprawdę chciałam bardzo Wam ją pokazać. Bo trochę to jest tak że mm, kiedyś reklama była, była po to, żeby, no zresztą jak reklama apartu, żeby pewną rzeczywistość kreować, żeby nam coś sprzedać, żeby nam opowiedzieć taką historię, z którą my na co dzień tak naprawdę nie mamy do końca do czynienia, ale właśnie która by nas do czegoś, nie wiem, zachęci, która nam otworzy oczy na coś, która e, gdzieś tam pokaże nam taki świat, którego nie mamy w codzienności, więc jak kupimy sobie ten produkt, to on nas przeniesie magicznie właśnie w ten, w ten świat. Reklama w tym momencie jest już też po to, żeby pokazywać rzeczywistość, jaką, jaką ona jest, no, i Zalando, to Zalando, gdzie są setki tysięcy produktów, gdzie ja nie mogę nic kupić, właśnie też adresuje, adresuje tę kwestię. Zerknijcie tak, kawałek Wam puszczę. Słuchajcie, ostatnio bardzo mocno, w ostatnich latach ciało pozytywność, samoakceptacja, czas jako wartość, o czym mówił Alfred, y, takie szukanie tego wewnętrznego spokoju, y, bycie dla siebie dobrym. Słuchajcie, jest mnóstwo depresji, jest mnóstwo problemów emocjonalnych, szczególnie u młodych ludzi, y, oni sobie najmniej z tym radzą. E, bo właśnie przez między innymi tak wy, wyidealizowane reklamy byli uczeni, że powinni być perfekcyjni. Ale to nie, tak nie, nie powinno być. I e, to, to jest przykład reakcji na to, co się dzieje w społeczeństwie, wśród konsumentów, a nie odwrotnie. To nie Zalando wymyśliło, że od dzisiaj to będę, będziemy wszyscy piękni, będziemy tak o sobie mówić. Nie, to, to jakby poszło z drugiej, z drugiej strony, a Zalando to zaadresowało. E, ostatnie trzy slajdy obiecuję, więc e, żeby też podsumować e, e, trochę bardziej konkretnie. Słuchajcie, lata 60. ubiegłego wieku, to już w ogóle nikt nie pamięta prawie e, co, co wtedy się działo, e, ale 4P, tak? marketing 4P, klasyka gatunku, wszyscy to znają, ten model, tam w centrum był produkt centrum był produkt i te wszystkie cztery wymiary, jakby miały na celu e, pracować na to, żeby ten produkt jak najlepiej sprzedać, tak? Żeby, żeby producent e, otrzymał z tego jak najlepsze zyski. Potem pojawiło się 4 C w latach 90. dlaczego? Dlatego, że właśnie ta optyka e, przekierowała się już z produktu bardziej na klienta, na konsumenta. I nagle w marketingu zaczęto właśnie dostrzegać, to, czyli to już nie jest aż tak nowe, że to się zadziało w ostatnich latach. Już wtedy gdzieś e, zaczę zaczęto mówić o tym, że jest istotne tak naprawdę, jak ten konsument się odnajduje w tym świecie 4P. Więc dodano jakby nowe, e, nowe, nowe wymiary i bardziej zaczęto mówić o tym, że to jest raczej model 4, 4C. Ale w zasadzie dzisiaj to my mówimy trochę o modelu 8P. Albo 7P, czasami w internecie też może, możecie to znaleźć. Zachęcam do, do poczytania, jeśli do tej pory się z tym nie zetknęliście, e, bo mówimy o tym, że musimy uwzględniać mega, mega szeroką perspektywę. To jest perspektywa taka, z jaką Przeciętny konsument się styka na co dzień, czyli z tym, co go spotyka właśnie, tutaj odnosząc się znowu do prezentacji Alfreda, gdzie wstaje rano o tej godzinie tam siódmej i co on jakby przez cały dzień robi, z czym on się styka, jakie on ma touch pointy, jeśli on idzie do Żabki czy do innego sklepu, to w jaki sposób przebiega ten proces, jaka spotyka go reakcja sprzedawcy, jak przebiegają pewne procesy, jakie emocje w nim to budzi, mówiąc innymi słowy, co mu to robi. Tak? Więc, jakby, wszystko to musimy uwzględniać, jeśli myślimy o takim marketingu w bardzo, w bardzo szerokim, e, szerokim ujęciu. E, czyli nie tylko sam produkt i jego najlepsza promocja, reklama, umiejscowienie na półce i cena atrakcyjna, tak? wedle, y, y, wiecie, badań o, dotyczących elastyczności cenowej czy innych mądrych analiz. No nie, znacznie, znacznie szerszy, znacznie szerszy kontekst. W związku z tym. Czy ewolucja, czy rewolucja? No, w zasadzie trochę jak na tym obrazku. Zresztą, zobaczcie, jakie piękne te stroje. E, te zmiany, e, zmiany następują, i e, można powiedzieć, że to jest. I rewolucja, ponieważ jak odniesiemy się do wcale nie, nieodległego czasu, nie wiem, 10-15, nawet maks 20 lat temu, to w stosunku do tego momentu to jest, to jest rewolucja, to gdzie my dziś jesteśmy. Natomiast to się nie zadziało punktowo, to nie, nie zadziało się jakoś nagle, to, to jest proces. Tak naprawdę jedno przechodzi w drugie i właśnie kluczowe jest to, żebyśmy byli wszyscy uważni, wszyscy my, czyli którzy pracują w szeroko pojętym wiem, biznesie, marketingu, musimy być uważni, elastyczni, ale też wrażliwi na to, że nie tylko podstawowe dane, podstawowe parametry są, y, są istotne, że musimy też obserwować to, co się dzieje, obserwować jak y, y, nasze reakcje, nasz światopogląd, nasze postawy i y, 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 badać, badać nasze potrzeby, nie zapominać, że konsument też człowiek. I tak naprawdę takie human centric podejście w marketingu w tej chwili y, jest, y, jest kluczowe. Trzymam za was kciuki, dziękuję Wam bardzo serdecznie.